Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę wam, jak zawiązać ledkor. Tutaj mam taki gotowy zestaw z ledkorem, już przygotowany, zakończony dwoma krętlikami do przyponu oraz do linki głównej. Więc tak, czemu ma służyć ledkor? Ledkor dzięki wstawce z ołowianego rdzenia idealnie nam przylega do dna, dlatego nie płoszy to ryb, jak często mają to żyłki, gdyż jak mamy sobie ciężarek, to żyłka nie przylega idealnie do dna, tylko leci nam ku górze do naszej wędki. Więc teraz pokażę wam, jak zawiązać takiego ledkora. Używam ledkorów z firmy Undercarp, więc odmierzamy sobie jakieś 70 cm ledkora. Ok, ucinamy. I teraz wyciągamy sobie rdzeń. Tak na odległość około 8 cm. Ucinamy. Mamy tutaj miejsce bez tego ołowianego rdzenia. Więc teraz bierzemy sobie zwykłą igłę do nabijania kulek. I tutaj, gdzie nam się kończy końcówka tego rdzenia, po prostu wbijamy tą igłę. W taki sposób. I wpychamy to po prostu w środek na odległość około 3 cm. Po czym wyciągamy to. Teraz bierzemy sobie krętlik ze szybko złączką. Tutaj będziemy mieli przypon, będziemy zapinać przypon i nawlekamy. Chcę to, żeby było bardzo fajnie, chcę to pokazać. Nawlekamy właśnie w ten sposób na tą wolną, na tą wolną plecionkę. Powinno dobrze widać. I teraz bierzemy sobie końcówkę tej wolnej plecionki, zakładamy, zapinamy sobie naszą igłę, zamykamy igłę i teraz wciągamy to z powrotem. Dobra, wyszło nam to tutaj, tym drugim końcem, przez który żeśmy wkładali igłę, i mamy jedną stronę zrobioną. To później przykleimy klejem, można podpalić lekko, nie ma szans, żeby to się urwało. Teraz bierzemy sobie bezpieczny klips. Ja będę na następnych rybach łowił z rzutu, więc użyję mocnego, bezpiecznego klipsu. Będzie można rzucać bardzo fajnie z ciężarkami. Są dosyć bardzo wytrzymałe. Będziemy musieli troszkę obciąć. Przekładamy przez rurkę. Teraz tutaj nakładamy to, co mocujemy, haczyk oraz rureczkę antyspontaniową. A i chyba wezmę igłę do tego. Nie będziemy się z tym bawić. Przełożyliśmy, mamy
tutaj bezpieczny klips już założony na naszym ledkorze. Zsuwamy sobie go do samego końca. Ok, tutaj mamy coś takiego. I z drugiej strony będziemy robili to samo. Wyciągamy sobie kilka centymetrów tego rdzenia. Tak około 8 cm. Można na samym początku 10 cm wyciągać. Ucinamy. I teraz tutaj, gdzie się kończy nasz rdzeń, jak poprzednio, nabijamy, wbijamy igłę. Proszę. I znowu wypychamy ją na zewnątrz. I teraz nie bierzemy sobie krętlika do szybko złączki, tylko zwykły krętlik, będziemy wiązać do niego żyłkę. Przekładamy przez naszą plecioneczkę. I analogicznie zapinamy tutaj za koniec naszego lidkora, naszej plecionki. Zamykamy. Zamknęliśmy igłę i teraz przyciągamy z powrotem. Ok. Wyszło to nam na zewnątrz. Teraz prostujemy i mamy po tej stronie zamocowany krętlik do wiązania naszej żyłeczki bądź tam plecionki, zależy kto na co łowi. Oczywiście to ucinamy. I bardzo, bardzo tępe nożyczki. Teraz bierzemy zwykły klej, tak zwany super glue, i kleimy, dajemy kropeleczkę tutaj na koniec. Możemy to ścisnąć lekko, sformować palcem. Coś takiego. Na samym początku, jeśli będziecie wiązać pierwszy raz, lepiej sobie tej żyłeczki, znaczy tego lidkora, troszkę więcej wypuścić. Powinien on być na zewnątrz niż w środku. Wtedy na bank się nie rozleci ten węzeł bez węzła, można tak powiedzieć. Dobra, mamy tutaj sklejone. Coś takiego wygląda. Proszę, tutaj też po... damy kropeleczkę kleju, żeby to fajnie przylegało, nie się nie strzępiło. Bardzo fajnie, nie ma śladu, można powiedzieć, łączenia. I teraz tutaj, gdzie mamy krętlik do szybko złączki, po prostu mamy przypon i zapinamy go za koluszko. Naciągamy rureczkę antysplątaniową. Teraz myślę, że już możemy, klej wysechł, możemy naciągnąć bezpieczny klips.
Nasz zestaw wygląda coś tak właśnie tak. Oczywiście tutaj jeszcze dokładamy ciężarek. Tutaj mamy haczyk. Haczyk z pozycjonerem. Może tak pokażę, lepiej będzie widać. Mamy coś takiego. I to by było na tyle. Może jeszcze Wam powiem, czego użyłem do zbudowania tego przyponu. Użyłem plecioneczki Undercarpa o wytrzymałości 25 lbs-ów. Dlaczego jej użyłem? Wydaje się dosyć fajna, a poza tym można ją dostać w bardzo fajnej, atrakcyjnej cenie. Użyłem też do tego haków Wild Cape X-a, dosyć fajny, mają kształt. Właśnie chciałem taki kształt przetestować w tym roku. Zapowiadają się ciekawie. Pozycjonery oczywiście też z Undercarpia. Ochraniacz antysplątaniowy, krętliki. Krętliki według mnie mają bardzo fajny plus, ponieważ gdy są umieszczone w wodzie, nie odbijają światła. Czasem to może płoszyć ryby, więc można, należy zwracać też na takie szczegóły uwagę. Zatem mamy cały zestaw LEDCORA zawiązany. Wszystko bardzo łatwo wyszło. Zatem dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się, na razie. Cześć.